Z ogromnym wzruszeniem mówię do Państwa z Filharmonii Łódzkiej. Z ogromnym wzruszeniem, dlatego że po dość długim czasie, przed chwilą, stanęliśmy razem z moim zespołem na jednej scenie z orkiestrą. A to jest zawsze dla mnie ogromne wydarzenie i taki rodzaj przywileju, bo jak często o tym mówię i też piszę o tym w mediach społecznościowych, uważam, że naprawdę człowiek w muzyce nie wymyślił niczego wspanialszego i genialniejszego niż orkiestra, więc to zawsze jest ogromne święto. A mówię do Państwa z tego powodu, iż w najbliższy piątek wieczorem o godzinie 18:55 zaczniemy koncert z piosenkami Seweryna Krajewskiego, zatytułowany Nie jesteś sama. To jest taki projekt, który urodził się w mojej głowie już jakiś czas temu. Jego premiera miała się odbyć w kwietniu tego roku. Z wiadomych przyczyn ona się nie odbyła, jak i kolejne koncerty, które były zaplanowane. I właściwie ten piątkowy wieczór będzie dla nas wieczorem premierowym tego projektu, co też jest oczywiście dla mnie bardzo, bardzo emocjonalne. W tym wieczorze znajdzie się jeden z moich ulubionych polskich wokalistów. Młody, wspaniały, bystry. Mogłabym jeszcze używać wielu, wielu przymiotników. Bardzo lubię pracować z Wojtkiem, czyli Wojciech Myrczek, który jak tylko spotkaliśmy się tak naprawdę w ubiegłym roku przy okazji koncertu Pejzaż bez Ciebie, który miałam przyjemność grać z kwartetem Polish Cello Quartet i gościem specjalnym był wtedy właśnie Wojtek. Wiedziałam, że to Wojtek będzie tym gościem akurat tego koncertu, że tak idealnie pasuje do tej wrażliwości pana Seweryna Krajewskiego. I jest kilka piosenek, o których nawet mówimy, że są specjalnie dla niego napisane. Jak to będzie wyglądać, to mam nadzieję, że Państwo dołączą do nas w piątek, że nie będzie nam samotnie, bo przyznam szczerze, że istotą spotkania koncertowego zawsze dla mnie, zawsze, będę to zawsze powtarzać, jest ta możliwość spotkania się z Państwem. Z Państwa wrażliwością, z Państwa uważnością, z Państwa emocjonalnością. I tego bardzo, bardzo, bardzo mi brakuje. Ale mam taką nadzieję, że na coś się Państwu przydamy tego wieczoru, że spełnimy jakąś swoją rolę większą niż tylko to, czy będziemy się podobać, czy nie, ale że poruszymy jakieś istotniejsze przestrzenie w nas, a potem wśród tych z Państwa, którzy będą nas oglądać i słuchać. Serdecznie Państwa zapraszam. W piątek o godzinie 18:55. Orkiestrę poprowadzi tym razem Leszek Kołodziejski, który popełnił wszystkie aranże. Zagra ze mną mój zespół, no i oczywiście Orkiestra Filharmonii Łódzkiej. Do zobaczenia, do usłyszenia.